elegancko sobie łańcuszek przeczyściłem. O, wczorajsze ostatnie 2 godziny to ten rower się rozpaść chciał. Włosk się musiał wykruszyć. Dostał łańcuch piasku z wodą. Masakra. No teraz hula znowu jak nowy. Tylko tym razem już nie smarowałem woskiem. Przyleciałem go oliwką na warunki mokre. Kurwa, żygać mi się chce, mam po tym mieście jebanym jeździć. Przejebane z tą kurtką i z tymi spodniami jest to, że one nie mają kieszeni. A jak siadam z roweru, to pasuje mieć jedną kieszeń na kluczyk, który jest cały ukurwiony z buta, bo jeździ cały czas w zapięciu, a drugą kieszeń mieć wolną na telefon. No nic, no trzeba się będzie ratować. Tu mam taki sznureczek na karabinczyku, na patencie. Tu sobie będę kluczyk przypinał, a telefon jakoś do saszetki obok portfela i ciul. Pierwsze zamówienie mam tu z Biedronki. Ja już się boję, ile tam tych Ukraińców stoi pod tą Biedrą. Nie chciałbym się wkurwić już na pierwszym zamówieniu. Dostawa nie będzie daleko, bo całość trasy 4,2 km. A sam dojazd tu na Mateczny z domu to mam około 3. No tylko kurwa, to zamówienie jest gotowe. Kurwa, nie ma nikogo, zajebiście. Dobry, 553. Dobra, pycimy do jakiegoś dzidziusia z pampersami i innymi bobowitami na Miodową, na Kazimierz. Dobre. Jeszcze jedno. I drugie. Dziękuję, do widzenia. Kurwa, z wchodzeniem do bram z tym rowerem to nie jest dobry pomysł. Jak jest mokry, to kapie z tego łańcucha. Jak ktoś zobaczy, to się dodupce i będzie miał rację. Zaczyna padać. To dobrze. Pierwszy raz kurwa cieszę się z deszczu. Uwaga, halo, ziomuś. Bo mnie rozdupcysz tym wózkiem golfowym. ZU. Na ulicę Brzozową lecimy, gdzieś przy Dito. Ten karabinek trochę do dopracowania, ale działa. Telefon w tej obudowie trochę za duży jak na nerę.
jest wyjazd, a tu jest wyjazd, tam jest wyjazd. Jak to jest, że kurwa, ja zawsze wjeżdżam tędy, czy wyjeżdżam tędy, a wyjeżdżam z tamtej strony. Jak ja mam to zrobić, żeby z tamtej strony wyjechać? Coś tu kurwa, coś tu pierdolę. Muszę to rozkminić. Chyba, że tam jest wyjazd na piętrze wyżej. Chuj wie. No nic, następnym razem jak tam będę, to przyjrzymy się temu dogłębniej. Dobra, jeszcze jedno, jeszcze drugie. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i kurwa, znowu leje. Dobrze zrobiłem, że... I jednak tak się ubrałem. No, dzisiejszy dzień, jak i jutrzejszy, jest w chuj niepewny. Jutro ma jeszcze bardziej lać, podobno jak teraz. Pancake indyjska. Więc ja żem odjebał. Ja na pewniaczka tutaj w stronę kornerka. Cisłem, że to jest tutaj gdzieś obok tego. A to jest tam z początku tej woru. Przejechałem koło tego. Nie wiem, kurwa. Dajwór 2A. Tam, po drugiej stronie. 2A, już znalazłem, dzięki. Potwierdzone, dzięki. To jadę tutaj do Krakowskiej. Pasowałoby lampki włączyć w taką pogodę, żeby mnie trochę lepiej było widać. Ale zużyję baterię teraz i będzie ciemno, to mi braknie. Choinkę zawijają. Jedna, druga. Czy choinkę, bombkę. Luty wybił. U mnie też choinkę niedawno rozbierali. W tym tygodniu. Kurwa, nienawidzę jak mam pod górkę i się auto ciągnie za mną. Tak samo nie lubię jak... wieje zajebisty wiatr w pysk i auto też się ciągnie za mną, bo nie może mnie wyminąć. Ja próbuję dokręcić, ale no nie mogę, kurwa, no nie mogę. Najlepiej by było zjechać na pobocze, żeby sobie chłopak na spokojnie minął. Ale to ja musiał co chwilę zjeżdżać. No i dobra, gdzieś tu mam to stawę. Za zakrętem. Prawo czy lewo? Pewnie chujowo pójdę. Oczywiście, że to chcę. Ja pierdolę.
Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Godzina minęła. 37 zł. Godzina bez 5 minut. Mam następne. Z Wadowicki. Da się tu zjechać? Nie da się. KFC na Wadowicki. To nie ma też. Gitwalban. Ty. To jest kurwa. Ta pogoda jest nie do opanowania. Przez ten wiatr. Kurwa, co dwie minuty się zmienia. W tamtym roku też tak wiało. Ile razy ja żem na rower nie poszedł. Przez te wiatry. No, w KFC na Matecznym jeszcze nie byłem. Ciekawe. Jak tam u nich z czasem realizacji zamówienia? Dzisiaj chciałbym zrobić te 13 zamówień. Przytulić 4 dyszki za bonus. I to jest ostatni dzień z bonusem. I to widzę, że nic się nie pokazało na kolejne dni. Czyżby? Tak jak u innych czytałem na forum, że bonusy poznikały. Wyzwania. I od tego tygodnia i mnie to czeka, czy pokażę się jak ostatnio. O 10 jutro. Dam sobie, że jestem na miejscu. I co? I chujów to. Jakiś błąd. Na Zamojskiego mam przelecieć. No to kurwa. Przez skrzyżowanie tam na lewo. 266 zamówienie, podobno jest gotowe. Dzięki. No kurwa, idą na rekord, widzę. Lepiej jak na rynku. I w każdym tym KFC są paproki, kurwa. Porównując z McDonald'a do tego syfu tutaj, kurwa, to i tam latają. Spierdoliła mi całą godzinówkę. Dobry. Thank you. Good day. Pod skalę, Biedra. Za 8 zł. No dokąd to? Dokąd to tak kurwa za 8 zł? Na ziemię silniczą. Kurwa, to jest customer znowu. Ja pierdolę. Znowu idę tu czeka 12 minut. Jak nie 15. Chuj, stoimy, baterie sobie zmienię od razu. Zmieniliśmy twoje zamówienie na wózką. Na wolę duchacką. No i dobre. Przynajmniej jest od razu. 686. Oglądałem kilka filmików o tym napędzie na pasek. Ciekawe jak to by się sprawdziło w takich warunkach i do takiej dostawy jedzenia. To jest ponoć fajne, bo można w miejscu biegi zmieniać.
jeżeli chodzi o jazdę po mieście, no to idealna sprawa. To jest kurwa najgorsze, że jedziesz, wyskoczy ci ktoś, no i stajesz kurwa, no a że miałeś wlupcone 3.10 czy tam 3.8 czy 9, no to weź se kurwa ruszaj z takiego biegu. Jak śniegu nie ma, to tu idzie ta górka. Jeszcze jak się do kamery pogada, to człowiek nie myśli o tym, że pod górę jedzie. Przeszło mi przez myśl, żeby teraz na ten weekend, co będę jeździł, wrzucić bloki i spróbować. No tylko no widzicie, jaka jest pogoda. Już bym jeździł sobie wkurwiony, że mam całe buty, skarpetki mokre. O, pod 19. Ta pani mieszka, co wtedy mandarynkę przypadkiem jej podpierdoliłem. Kurwa, pomyślałbyś, że tu kurwa droga idzie? Kurwa, no wszędzie po to jak narozdupcane. Zaczynamy kurwa przygody. Jak ja mam kurwa wejść do tego bloku? Zrobię kurwa 13 zamówień. Na pewno kurwa zrobię. Kurwa, oni się postarają o to, żebym nie zrobił. Dobra. Dzień dobry. Jedno i drugie. Proszę bardzo. Do widzenia. Ja tu mam gołaśka. Też pewnie biedra. Jak się stąd kurwa wychodzi? Kurwa, gotuje się w tej folii. Za 13 minut minie 2 godzinki jazdy. A jak tam stawka? 62 zł. 3 dychy na godzinę. Teraz tak na szybko przeczytałem komentarz, ale nie odpisuję, bo nie ma czasu. Ludzie się pytają, ile miesięcznie zarobię. Pewno dlatego pytają, bo nie wrzucam podsumowań pod koniec odcinka, ile zarobiłem danego dnia. No a ile zarobię w miesiącu, no to zależy. Zależy jak leży, nie? No bo to zależy, ile będę jeździł, zależy, ile będę czekał. Snajpa. Jak długie trasy będą? To ciężko tak stwierdzić, ile w miesiąc zarobię. No bo w jeden zarobię 1000, a w drugi zarobię, nie wiem, 5. Zarabiam między 25, a w zimie było 35 na godzinę. W jeden dzień mi się 40 zdarzyło. Jak będę jeździł 5 godzin, no to zarobię te 150 zł. Taki lepszy dzień. No jak będzie taki gorszy dzień z takim czekaniem czy coś, no to 120.
No i te średnio 150 do 200 zł to jest taki maks, jaki jeżdżę, razy dni, ile będę jeździł. No też nie jeżdżę codziennie, więc nie jeżdżę 30 dni, tylko powiedzmy 20 dni w miesiącu, też uśredniając. No, no to rachunek prosty, nie? Dojeżdżam do Pieprz Malina. Malina Pieprz, jak to było? Pieprz i Wanilia. No i dobra, jestem na miejscu. Ile mam czekać? 3 minuty. Pieprz i Malina, to jest tu po lewej stronie. Dobra. Czy Glovo 729 będzie? Może już? Kurwa, to jest pizza. Five minutes later. Moje. Ale pizgo zimnem, oj. To by się kurtka przydała. Daliowa 4, a ja mam pod co? Pod 6. Gdzie jest 6? Po lewej? Dobry. Okablowany system. Dziękuję. Do widzenia. McDonald's to Jakubskiego. Też bardzo bliska dostawa. Trzeba plecak złożyć, bo się kola wyleje. Trasa dostawy. Dostawa została zmieniona. Pakietowy. Dostałem podwójne. Nice. To lubię. Apka prowadzi prosto, no, w prawo, żeby od tyłu wjechać do tego McDonalda. Ale ja już ten numer znam. Już tak pojechałem raz. A McDonald jest tam po prawej stronie. A on mi każe jechać tam prosto i od tyłu wjeżdżać. Nie ma chuja. Tym razem się nie nabiorę. 93 mobilne. Zresztą Globu można prosić, czy... Jaki numer? Dziękuję. Mam dwa, GV i DB. DB? Mhm. Tam na skórze. Dobra, dzięki. Tak. 600 metrów do pierwszej dostawy. No to jest fajne, tam będzie trochę dalej. Szóstka. 21 mieszkań. Chuj, widzicie tu czy dalej. Nie napisane. Dzień dobry. To jest pierwsza pani. GV. To jest drugie. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Taki skrócik. Kurwa, jeżdżę tam i z powrotem. Z górki pod górkę, z górki pod górkę. To chłopie jedzie, całą prędkość wytracę, kurwa, i będę jebał pod górkę. Ja pierdolę, jebane pachołki. Pierdolę, tu miałem skręcić. Za kurwa idiota. I dobrze, bo... Jestem w połowie mniej wkurwiony niż
bym był, gdybym musiał do góry jechać. Zrobiłem już chyba 35, jak nie 40 zamówień bez odrzucenia. Tam proszę mi ściągnąć tą notkę, że konto zagrożone. Kurwa, przez tą jazdę z tą folią wypociłem chyba wszystkie płyny. Pić mi się chce jak chuj. A ja zamiast sobie wziąć coś zimnego do picia, to sobie myślę, pada, zimno będzie mi zaraz, zrobię sobie gorącą herbatkę do termosika. Nie wiem, które piętro, szczerze, czwarte. Zobaczymy, jaki tam numer będzie i najwyżej jeszcze pojedziemy do góry. Ciężko było napisać, które piętro. Albo chociaż z tym domową powiedzieć. Nie wiem, co nie, czy troszkę nie ulało z tego. Mhm. Jakby coś, to proszę to zgłosić na Globo. Najwyżej zwrócę pieniążki za tą fantę. Przepraszam, wyjdźmy. Sporo tego będzie. Proszę. Potwierdzone, dziękuję bardzo. Do widzenia. Kurwa, ziomuś, to mógł jakoś chociaż zakleić, żeby tak nie latało. Że ja tam mam, kurwa, aż 6 litrów wody. 6 litrów wody, jakiś szampan, dwa tymbarki, kurwa. Czteropak, nie wiem, czy już mówiłem. 3 kilometry z tym mam dymać. No lekko nie jest. A jedziesz, kurwa. Jedę po kałużach jeździł. Chuj mi to pod tą wodą w sumie jest. A ja mam, kurwa, drogi towar na plecach. W sumie chuj wie, ile to warte. Dużo na pewno. Dobrze byłoby nie rozbić. To nie jest już jakaś tam fanta czy cola z maka. Kurwa, w życiu tu nie byłem. Rokocim ujot. No nie żartuję, nie żartujcie, że ja z tą wódką do szpitala jadę. Przenosiłem raz fajki, przemycałem do szpitala dla klienta, ale nie, kurwa, 6 litrów wody i czteropak. Ale pada. Przedukcone. Tam dawno w kalendarz nie patrzyłem. Ja mam nadzieję, że oni płacą za te, kurwa, za tę pogodę. No, to świetnie. Jeszcze tu przyjazdu nie ma. No to pięknie. No idealna trasa na rower w taką pogodę z 5-kilogramowym plecakiem. Znaczy nie wyjadę tu. O panie, jak dobrze, że ja mam te gumiaki. Gdyby nie one, to chciałem tu, kurwa, tak, że coś, głowa mała. Dobrze byłaby klient sobie wyszedł po to, bo jak ja mu się wpierdolę do bloku z takimi butami, to mnie zajebie. Trzeba będzie zaraz
znaleźć jakąś kałużę i wykąpać buty. Ja pierdolę. Musiałem zejść w takie buty, żebym nie wyjął. W tych gumiaczkach zapadam się tak, że mi mało brakowało, a buta by przykryło. Dobra, wsiadam. No, dzisiaj niezłe przygody. Dzień dobry. Proszę o spodziewanie, bo szkoda będzie. Dzięki, do widzenia. Rozpocznij. 6,5 km niby od domu. Znowu mnie prowadzi tym błotem. No nie ma wyjścia, muszę ten dojechać z powrotem. No tylko kurwa nie wyjebał się. Podwatujemy lampkę. Że jakoś pójdzie. Kurwa, dzisiaj muszę znowu rower myć. Jutro będzie smarowanie. No kurwa, no nie ma chuja, żeby mi tu coś wpadło. Muszę się przynajmniej te 4 km wrócić pod Maka na Wielicką. Dziewięć. Cztery mi brakuje. Zostały 2 godziny. No, czyli klasyka, pasuje zrobić jedno na pół godziny. Choć ja muszę kurwa pół miasta wrócić do cywilizacji. Kurwa pizza, ja pierdolę. Dobre. Glovo 955 mam. Proszę bardzo. Dziękuję. Sosy są w środku. Dobrze, przekażę. Dziękuję pięknie, do widzenia. No kurwa, rozlało się na dobre. Kurwa, w takich warunkach to ja powinienem zapierdalać chodnikiem. Przynajmniej ten deszczyk spłukał ze mnie ten. To było to z Prokocimia. Ja pierdolę. Masz człowieku, kurwa, promocja była w Lidlu. Nakupiłeś browaru, zamiast chcę siąść w domu, posiedzieć. Siąść, posiedzieć. Otworzyć kapsel, kurwa. Podupcony jeździ, kurwa, podczas ulewy. Nie, od dziecka byłem pierdolnięty, nie? Tylko zanim YouTube'a założyłem, to tylko w domu wiedzieli, nie? Ale kurde. Chuj, wiecie, ja to mam wystarczyć. Pięć.
Halo, dzień dobry, ja z Globo dzwonię. Wie pan co? 23 to jest taki czarny budynek na rogu tutaj. Aha, no to... no widzę 25, 23 będzie dalej, nie? No, dobra. Dobra, to już. Dobra, ja już jadę. Dzięki. Robert cię wywrócił, ten wiatr zabił. Robert cię wywrócił, wiatr cię przewrócił. Dobry. Dzwoniłem, bo aplikacja mi pineskę zrobiła tam na rogu, pod tym budynkiem. Nie... Tą aplikację nie widzi, dlatego, ale na pewno chce ktoś, kto... Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Lidzkiej na Wodnym. No, Bajunia. Takie coś to ja lubię. Kurwa, pizgo jak chuj. Zimno po mokrych łapkach. Ujebany cały ten plecak. Takie się znowu zamki rozpierdolą. Wszystko w piasku. Kurwa, no jak to ma działać? Udupcy się zaraz. Dole. Rower mi wytrzymał za chwilę. No jak ja to mam zasunąć? Kurwa, najebane piachu. Pociągnę to się to urwie w chuja. Co to się tu kurwa dzieje? Kurwa, jadę, bo zamarznę. A ile ich tu kurwa jest? Czy RL będzie gotowe Globo? Może już? Nie wiem, ja wydaję 42 teraz. Zapraszam RL. 42, proszę bardzo, Kurwa, wszystko mi przeciekło już. Czuję ja i koszulkę, że mam pod tym, pod tą kurtką mokrą. Getry pod tymi spodniami są mokre, a w gumiokach mi woda stoi. Kurwa, jeszcze ile? Półtorej godziny. Doręczyłem to. Myślałem, że mam kamerę włączoną, a nie było. Kolejne zamówienie mam z tego samego McDonalda na Wielickiej, na ulicę Tarnowską. To powinienem to szybko zrobić i zostanie mi jeszcze jedno. No i właśnie kurwa wjechałem w dziurę jebaną, kurwa zalane kałużą. Jak mi wykurwiło, to myślałem, że widelec połamałem.